Cztery oczy. Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. A dzisiaj to będziemy głównie zapraszali na obchody Światowego Dnia Wody. Wody, która jest nam niezbędna do życia, również w naszym codziennym życiu. A tę wodę w Opolu przynajmniej dostarczają wodociągi i kanalizacje. Ale mają państwo na ten zbliżający się weekend propozycje dla Opolan. Bogaty program. Tak, właśnie dlatego, że jest taka dla nas wszystkich ta woda niezbędna, postanowiliśmy zaprosić wszystkich mieszkańców Opola i nie tylko, również gmin ościennych, do Światowych Dni Wody, żebyśmy mogli wspólnie zobaczyć, jak produkowana jest ta woda, jak dostarczana jest do naszych domów, jak tą wodę badamy. Dlatego serdecznie zapraszamy do odwiedzania siedziby naszej spółki już od jutra, od piątku, przez cały weekend. Zapraszamy również na serię wykładów otwartych na Politechnikę Opolską już jutro od godziny 11, czyli bardzo serdecznie na ten program zapraszamy wszystkich mieszkańców. Myślę, że będzie również wiele niespodzianek dla najmłodszych. Ten program jest dostępny również na stronie Radia Opole, gdyby państwo chcieli szczegółowo się z nim zapoznać. Jest dostępny również na terenie całego miasta. Wywiesiliśmy plakaty, więc można się zapoznać. Mhm. No bo właśnie, pan powiedział o tym, że woda, przyznał mi pan rację, mówiąc, że woda jest nam niezbędna do życia. Przeciętnemu mieszkańcowi to się może wydawać tak, że odkręca kran i ta woda leci. No ale ona się nie bierze znikąd. Gdyby pan w kilku zdaniach opisał nam proces dostarczenia tej wody do naszych kranów. A może zacznę od samego wyprodukowania tej wody. W Opolu posiadamy 3 stacje uzdatniania wody, z czego 2 takie najbardziej eksploatowane to stacja SUW Zawada i SUW Grotowice. To są stacje, które pompują wodę około, te najgłębsze studnie mają 700 metrów. Następnie ta woda jest poddawana drobnemu procesowi. Powtarzam, jest to bardzo drobny proces uzdatniania tej wody. Dodajemy dosłownie niewielką ilość chloru, żeby wodę zabezpieczyć w samej sieci wodociągowej. I już następnie woda pompowana jest do mieszkańców Opola. A można ją pić prosto z kranu? Oczywiście można tą wodę pić prosto z kranu, jest to woda twarda, ale dlatego również jest wodą zdrową. Woda jest badana 2 razy codziennie przez siedzibę wodociągów i kanalizacji, przez nasze akredytowane laboratorium, ale również jest badana bardzo często przez sanepid. Cały czas mamy wyniki, że woda nadaje się do picia, jest wodą zdrową. Posiadamy również opinie niezależnych instytucji, że woda posiada nawet miano wody mineralnej, a nawet źródlanej. Czyli takie kupowanie wody w butelkach chyba mija się z celem w Opolu przynajmniej. Tak, z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to się mija z celem i zachęcam do picia wody z kranu. Sam to robię na co dzień. No dobrze, skoro jest taka dobra, to pewnie musi być droga. U nas w Opolu akurat nie jest droga. Wydaje mi się, że to jest jedna z najtańszych wód w Polsce. Plasujemy się na jednym z ostatnich miejsc pod kątem wyższości ceny w Polsce. Na 90 miast wymienionych w tej tabeli ogólnopolskiej jesteśmy na 3. miejscu od końca. Mhm. A będą zmiany cen w najbliższym czasie? Nie sądzę, aby na 2017 rok spółka WIG podnosiła ceny wody. A jak wygląda kwestia dostępności zasobów wodnych w Opolu i w okolicznych miejscowościach? Mieliśmy w ubiegłym roku bardzo suche lato, gorące lato i pojawiały się różnego rodzaju takie opinie, że oto może nam zabraknąć wody również tej pitnej, bo wiadomo było, że zabrakło na przykład tej do podlewania ogródków. Tak, to znaczy to jest ta sama woda do podlewania ogródków i czy woda pitna, to jest ten sam wodociąg. Natomiast Opole tego problemu nie miało. My posiadamy, jak wcześniej mówiłem, 3 stacje uzdatniania wody. Na każdej stacji jest kilka ujęć tej wody. Faktycznie zdarzyło nam się, że na jednym ujęciu ta woda przy płytszej studni wyschła, po prostu zabrakło wody, ale byliśmy tak mocno zaopatrzeni w inne studnie, że w zasadzie żaden problem w tej największej suszy nie wystąpił. Wiem, że gminy ościenne miały problem z wodą, natomiast my mogliśmy jeszcze tu wodę dostarczyć do innej gminy, żeby trochę im pomóc. Byliśmy na to przygotowani. Mówi się o tym, że w ogóle Polska ma bardzo ograniczone zasoby wody. Tak, Polska może tego tak nie widać na zewnątrz, czy nawet my tutaj
tego nie widzimy. Natomiast Polska faktycznie według różnych organizacji ma ograniczone zasoby wody. Jesteśmy na szarym końcu w Unii Europejskiej. Natomiast Opole jeszcze ma tą wyjątkową sytuację, że leży na wielkim zbiorniku marglowo-piaskowym i tej wody faktycznie mamy dużo, bardzo dobrej jakości. No, biorąc pod uwagę te ograniczenia, o których przed chwilą pan mówił, biorąc pod uwagę tę skąpość zasobów, to powinniśmy oszczędzać wodę? Sprzeczne interesy będą tak, się pojawiały. Może tak? Mi jako przedstawicielowi WIK-u w Opolu nie wypada tego mówić, natomiast powiem, że powinniśmy oszczędzać wody, powinniśmy mieć tą świadomość ekologiczną, że woda jest naszym dobrem, najważniejszym, takim życiowym i bardzo cennym przede wszystkim i powinniśmy tą wodę oszczędzać. Jak wyglądają plany inwestycyjne spółki Wodociągi i Kanalizacja na najbliższy czas? Wyglądają na najbliższy czas bardzo dobrze, bardzo nowocześnie, innowacyjnie. Planujemy taką jedną z największych inwestycji przeprowadzaną przez Wodociągi Opolskie, to mam na myśli mianowicie kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu. Będzie to bardzo duża inwestycja, potrwa kilka lat, ale będzie dało się odczuć przede wszystkim na ulicy Wrocławskiej, w okolicach, tą poprawę. Mówi pan o zapachu. Mówię przede wszystkim o zapachu, bo ten, kto tamtędy przejeżdża na co dzień, to czasami coś tam czuje. Oczyszczalnia będzie zamknięta, będzie hermetyzacja wszystkich dopływów, wszystkich pootwieranych komór, więc z problemu zapachowego już nie będzie. Więc no to będzie dla nas bardzo ważna inwestycja, szykujemy się do niej, szykujemy się do dotacji unijnej. No właśnie, a źródłem finansowania będą dotacje unijne, czy środki własne również spółki? Pół na pół środki własne spółki, druga połowa będzie z dotacji unijnych. No właśnie, bo zwrócił pan uwagę na ważny aspekt funkcjonowania tej spółki, bo to zarówno wodociągi, jak i kanalizacja też, tak rozmawialiśmy o wodzie. Budowa, modernizacja, to będzie modernizacja czy budowa od początku? To znaczy, jeżeli chcielibyśmy w tym samym miejscu wybudować nową oczyszczalnię, to nie ma takiej technicznej możliwości, ponieważ oczyszczalnia musi cały czas działać, gdzieś te ścieki musimy oczyszczać. Więc tą oczyszczalnię, jako że mamy dwie linie oczyszczające, technologiczne, będzie można podzielić na pół. Na początku robimy lewą nitkę, później zrobimy prawą nitkę. Dlatego nazywamy to, że to jest kompleksowa modernizacja. Natomiast będzie to wyglądało jak praktycznie nowa oczyszczalnia, nowe obiekty, nowa technologia. Niektóre, jak zbiornik biogazu nowy, który możemy już zobaczyć na terenie oczyszczalni na ulicy Wrocławskiej, jest nowy, więc te niektóre nowe elementy pozostaną. To jest ta duża biała kula, którą być duży może biały balonik. Posiadamy takie dwa. Tak, jest teraz widoczna, bo od ulicy Wrocławskiej ta biała kula, jak pan wspomniał, jest widoczna. A sieć będzie modernizowana? Sieć wodociągowa również będzie modernizowana. Znaczy ją modernizujemy na bieżąco, wymieniamy stare na nowe. Wymieniamy je również dlatego, że są zbyt małe średnice, więc chcemy zapewnić trochę większą przepustowość, większe ciśnienie, dlatego wymieniamy na nowszy materiał i na większe średnice. Wiele miast, tych większych miast, ma duży problem z tym, że właśnie przez długie dziesięciolecia, nawet można powiedzieć, ta sieć nie była modernizowana i gdzieniegdzie zdarzają się jeszcze rury pamiętające przedwojnie. Jak to wygląda w Opolu? No w Opolu czasami też się zdarzają takie miejsca, zwłaszcza w centrum miasta, pod jakimiś kamienicami starymi, gdzie faktycznie nie ma technicznej możliwości teraz, żeby to wymienić. Natomiast my staramy się te rury tam zostawić, te stare rury zostawić i wybudować nową sieć obok. Oczywiście wszystko metodą nieinwazyjną, czyli przewiertową. Staramy się to robić, ale tak jak mówię, tutaj w terenach centrum miasta, starego miasta, jest bardzo ciężko, bo wszędzie stoją już zabudowania stare i jest konserwator zabytków, ale staramy się na bieżąco to robić. No większego problemu nie ma, wszyscy wodę mają pod dobrym ciśnieniem i myślę, że niedługo będzie jeszcze lepiej, bo cały czas staramy się podłączyć większą ilość mieszkańców. Tereny inwestycyjne zaopatrzamy w sieć wodkan. Czyli nie ma tak, że po prostu trapią państwa różnego rodzaju awarie wodociągowe, bo to przy okazji też jest spory kłopot dla mieszkańców, jeżeli te rury pękają. Jak w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym, sieci pod ciśnieniem, czyli przede wszystkim te wodociągowe, czasami gdzieś się rozszczelniają. Awarie zdarzają się, można powiedzieć, na co dzień, większa, mniejsza. Natomiast mam takie szczęśliwe ułożenie miasta, inteligentne ułożenie miasta, że sieci wodociągowe nasze są w systemie pierścieniowym, czyli w przypadku, gdy jakaś nitka
czy magistrala wodociągowa ulegnie uszkodzeniu, jesteśmy w stanie zaopatrzyć miasto od drugiej, od trzeciej, od czwartej strony, czy od pierwszej, drugiej, czy trzeciej nitki. Podam przykład tutaj most na Niemodlińskiej. W przypadku, gdyby był całkowicie wyłączony z użytkowania, to wiem, że niektóre instytucje nie mogłyby dostarczyć swoich sieci na teren Zaodrza, bo mieli tylko przez teren mostu na Niemodlińskiej. My jesteśmy zaopatrzeni, Zaodrze mamy zaopatrzone z czterech innych stron, więc nie grozi nam jakaś awaria na jednej sieci, wszyscy dalej będą mieli wodę. No, trzymamy za słowo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy oczywiście na obchody Światowego Dnia Wody w Opolu. Przypomnijmy, piątek, sobota, niedziela. Tak jest. Piątek na Politechnice Opolskiej, sobota, niedziela, siedzibę naszej spółki. Mówił Mateusz Filipowski, wiceprezes zarządu, dyrektor do spraw technicznych i inwestycyjnych spółki Wodociągi i Kanalizacja, który był moim i Państwa gościem. Zapraszamy serdecznie, dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.